radowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręgi jego ciemiężcy, jak dniu porażki magiamitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem przeciwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on twierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Nasza radość staje się pełna. Na wzór pasterzy przychodzimy w nocy, aby czym prędzej napełnić się radością z przyjścia Boga w ludzkim ciele. Dzieciątku położone w betlejemskiej stajni Pan Bóg objawia swoją chwałę. Pozbawia się własnej wielkości, aby dać nam nieskrępowany dostęp do siebie. I na koniec jego wykładu zgłasza się jeden ze studentów i mówi: tak jest, profesorze, ja mam pytanie. Proszę mi powiedzieć, jaki jest sens życia? Studenci, słysząc to, tak jakby przeczuwali jakąś ironię w tym pytaniu, może jakąś logiczną pułapkę dla profesora. Ale profesor przyjrzał się lepiej swojemu studentowi i poznał, że ten zadaje pytanie poważnie. I wtedy mówi mu: odpowiem panu. Kiedy wybuchła wojna, byłem dzieckiem. I kiedyś na ulicy znalazłem roztrzaskane lustro. Wziąłem największy kawałek. To była moja jedyna zabawka. Zwłaszcza wtedy, kiedy było bezchmurne niebo, świeciło pięknie słońce, wychodziłem z tym lusterkiem i oświetlałem miejsca, gdzie nigdy słońce nie zaglądało. Rozświetlałem ciemności. Zostawiłem sobie to lusterko. Mam je do dzisiaj. Wyciągnął z portfela i pokazał. Ale kiedy dorosłem, zrozumiałem, że to lusterko ma o wiele większe znaczenie i sens, niż do tej pory myślałem. Że ja sobą, swoim życiem mogę jak to słońce zaglądać w ludzkie serca, rozświetlać je, przynosić tam radość. Więcej. Ja zrozumiałem, że jeśli tym światłem trafię do serca człowieka, którego ogarnęły ciemności i smutek, i potrafię je rozświetlić, to on również będzie w ten sam sposób postępował. I w tym widzę sens życia. Być światłem. Może niewielu z nas wie, ale rozpoczętym pierwszego dnia Adwentu, nowym roku liturgicznym, mamy skupiać się na Eucharystii. Powszechnie Eucharystię nazywamy mszą świętą.
Ale bez względu na to, jakiej nazwy użyjemy, istota zostaje tego nabożeństwa, najważniejszego Kościoła ta sama. To jest dziękczynienie.